Miała baba koguta, koguta, koguta. Bęc! Kć, kć. Oddalając się od centrum, odkrywasz boczne uliczki, wolne od tłumów, a pełne sztuki. Ja, jak to ja, nie mogę bujać się po mieście bez lodów. Pyszne. Na odrobinę zachwytu, dlatego witajcie w programie Bujaj się z Kaśką po lubelszczyźnie. Nie znam osoby, która by nie wyjechała z Kazimierza bez koguta. O co chodzi z kogutami kazimierskimi, tego możecie się dowiedzieć w piekarni Usarzyńskich, bo tam znajduje się Muzeum Tradycji Regionalnych Kazimierskich i koguta. Historia koguta nie jest bardzo dawna, bo liczy sobie dopiero około 60 lat. Koguty zaczęły być wytwarzane przez piekarzy w którejś z kazimierskich piekarni, ale w której tak naprawdę nie wiemy, nie dało się tego ustalić. Ta piekarnia, w której obecnie jesteśmy, czyli piekarnia państwa Sarzyńskich, absolutnie wypromowała koguta. Z czego się składa kogut kazimierski? Przede wszystkim z serca piekarzy, ale jeśli chodzi o składniki, to tak naprawdę z mąki, mleka, jajek, drożdży, bo jest to kogut drożdżowo-maślany, więc i masła, bo jest to wypiek lekko słodki, podobny w swoim smaku do chałki, trochę do drożdżówki. W naszych poszukiwaniach dotyczących prawdziwej historii koguta być może wzięło się to z kuchni żydowskiej. Chałka żydowska, hała, była wyplatana takim warkoczem. To jest jeden motyw. Drugi był taki, że podobno u Żydów kazimierskich przed wojną krawiec, kiedy oddawał uszytą suknię pannie młodej, no to ona przychodziła wraz ze swoimi rodzicami, żeby ją odebrać. Przychodziły z nimi również dzieci z tej rodziny. I żona krawca była przygotowana jakby na przyjście tych dzieci i miała dla nich upieczone jakieś ptaszki. I kto wie, czy ci piekarze powojenni, ci piekarze kazimierscy, już wiadomo, chrześcijanie, Polacy, nie zaczerpnęli z tych dwóch źródeł, czyli z żydowskiej hały i może z tych ptaszków. Ale pomysł być może wziął się właśnie stąd. Buliera, solniczka, cukiernica, waska, herbatnica, dzbanuszek do śmietany. Nie wszystko złoto, co się świeci, ale wszystko do zobaczenia w podziemiach Muzeum Nadwiślańskiego. No cuda! A tu dzieje się magia. Dawny warsztat złotniczy. To niesamowite zbiory, ale mnie najbardziej zafascynowała wystawa sztuki współczesnej. O, Wrocław. Festiwal sztuk współczesnych. Brałam w tym udział. Nie w 64. Oto królowa nizinnych rzek. Pychówka. Tadam! Jesteśmy w najciekawszym miejscu małopolskiego przełomu Wisły, jakim są Bystrzyny Kazimierskie. Tutaj mamy wiatry sztychowe. Obecnie wieje wiatr poznański. Wiatr poznański, bo ja jestem z Poznania, więc mnie tu przywiało do Kazimierza. Tak, ciepły zachodni wiatr. Ciepły. Chodzi o to, że wiatry na rzece to jest zupełnie inna sprawa niż na morzu i jeziorach, bo my mamy wiatry lokalne. My mamy wiatry chłodne, litewskie, gdyż mamy tu wiatry sztychowe, które się układają na skutek tej stromości Doliny Przełomowej wzdłuż nurtu, więc tam albo wieje Węgryn cały czas, węgierski ciepły wiatr, niekorzystny, albo się robi z tego wiatr litewski. A proszę mi powiedzieć, bo jesteśmy na takiej dosyć
ciekawej łódce. Co to jest za łódka? Bo to jest specyficzne. To jest pychówka, drewniana łódź tradycyjna. Ten typ konkretnie nazywa się Olenderka. Zbudował ją Mateusz Tabaka z Basoni. Chyba najlepszy szkutnik na Wiśle. I może to jest w tej chwili najlepszy żaglowiec, gdyż ma swoje osiągnięcia, wygrane regaty. Nie, żebym się bała tej rzeki, ale tu jest dosyć głęboko, czy nie? No, możemy sprawdzić, jak to wygląda. To jest 4 metry wiosło. No. No. Bez wiosła dostaliśmy. Człowiek za burtą. Ratujmy wiosło. No na pewno nie pozwolimy sobie na taki blamasz. Coś panu pomóc, czy no nie? No pewnie, wiosłuj. Dobra. I szybko, bo nie zdążymy. Dobra, dobra, dobra. A w którą stronę? Drugą, drugą. Drugą, no, dobra. Nie. Lecę. No. Jest. To jest bardzo areobowy sport. Tak, mamy czuję. Tutaj obrót, napięcie, wszystkie kroki jak w tańcu. Tak jest. I zaczynamy od rumu. Szklaneczka rumu. Rum, czyli przegarnięcie wody. Potem jest sądowanie. Dobre sądowanie, pchanie i sterowanie. Mam palpitację serca, fitness zrobiony dzisiaj. Wiosłuj, wiosłuj, w ogóle go nie doganiamy. Wiosłuję. Nie dogonimy go już. Nie dogonimy. Musimy popłynąć na żaglach. Dobra, to teraz ja. Dopłyniemy czy nie dopłyniemy? Zaczynam mieć wątpliwości. Szkutnik tak oblicza grubość masztu, że do przechyłu krytycznego dochodzi, a później się maszt łamie. I to jest zupełnie normalna sprawa. Coś mnie wątroba boi. Ja ten maszt już 5 razy złamałem, on już jest taki krótkawy w tym sezonie. I to wygląda w ten sposób, że ja tu mam toporek w bakiście i jak to się dzieje, to ja to wciągam wszystko na pokład, rzucam kotwicę i skrobię to, dopóki to nie dopasuje około godziny i jedziemy dalej. O, a co to było? Szczupak. Szczupaki pływają. No tak, nie, tu jest dużo ryb w jeziorze. Mamy to. Jest. Widzisz go? To, czy to nie jest to? To jest ta historia, że my płyniemy, płyniemy, bo myślimy, że ona to już jest to wiosło. Ja myślę, że to wiosło już tam popłynęło. Pod na drugą stronę. Jakbym miała łódkę z silniczkiem, bym czuła się pewniej. No, ale byś siedziała w bańce hałasu, niewiele byś się dowiedziała na temat tego wszystkiego, co tu się dzieje. No tak, też żaden prawda. Żaden bóg nie podejdzie. A tu podchodzą bobry? Podchodzą pod łódkę. Podchodzą pod łódkę. Tak, to takie psy morskie. Bobry. Chodźcie do nas. Przyjrzyjmy się tej zmarszce. Mówisz o mnie? Przepraszam, bo nie wiem, o której mówimy. Przyjrzyjmy się. No nie, że to taka zmarszka no wygląda właśnie. Bardzo obiecująco. Nie, to jest chyba jakaś mielizna, nie? No tak, tak właśnie. O, jaki wiatr złapaliśmy. No. Ja tu nic nie robię. Właściwie moje całe sterowanie to jest taki ruch, jak podkręcanie manetki w motocyklu. A jak mam słabszy wiatr, to zamiast hamować, to ja mogę podpierać. Więc na przykład jak tu robimy wyścigi na słabych wiatrach, zazwyczaj z łodzią już taką, która ładnie płynie, to on słaby wiatr, on ją znosi, a tu się podpiera pychem. I na długim dystansie żadna łódź kilowa nie jest w stanie się przeciwstawić takiej łodzi. A to kto ją budował, tą łódź? Basonia okay. MT, to jest taka magicznie brzmiąca nazwa tej wsi Basonia, gdzie oni robili wielkie krypy do przewozu bydła. 30-25 krów. Ale to są takie rzeczy niesamowite w ogóle w tych historiach drewnianych łodzi. Kiedyś transportowano żwir za pomocą pociągu galarów czy kryp, z których tylko pierwsza i ostatnia była obsadzona załogą, a to było w automacie takie żagle rozprzowe. I oni czekali chyba tygodniami na wodę i na wiatr, a jak mieli, to mogli 400 czy 600 ton żwiru podnieść w 4 osoby na przykład. Niesamowite. Tak. O, jakie wiry. Daleko jeszcze, że zadam takie pytanie? Dobre pytanie, takie profesjonalne, turystyczne pytanie. 120 metrów, o tak odpowiem. Enigmatycznie, bo może to wszystko znaczyć. 120 metrów można pokonywać cały dzień. Wolałabym w minutę. A są takie wody i wiatry, że w ogóle się nie da podejść. Rzadko mi się zdarza, raz mi się zdarzyło do tej pory tutaj w ostatniej dekadzie, że musiałem dzwonić po chłopaków, żeby mnie scholowali, bo nie mogłem wrócić. Do zobaczenia za 3 tygodnie w Sandomierzu. Pa! Ahoj! Ahoj! Z prądem czy pod prąd? Oto jest pytanie. Lubelszczyzna jest najbardziej nasłonecznionym regionem w Polsce. Dlatego w okolicy jest aż 40 winnic.
Jesteśmy w Toskanii czy w Kazimierzu? W Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Tutaj są idealne warunki do uprawy winorośli. Jesteśmy w tej chwili na 190 metrze nad poziomem morza. 4 km od nas jest woda, Wisła, ziemia lesowa. Dużo nasłonecznienia, co jest nie bez znaczenia również dla winogron. Idealne warunki, dlatego w okolicy Kazimierza Dolnego jest aż 40 winnic. Niesamowite. I co się z tych winorośli, jakie wino się robi? 70% upraw to są winogrona białe, dlatego że w Polsce wychodzą rewelacyjne białe wina. Ze względu na różnicę temperatur między dniem a nocą, winogrona nabierają przepięknych aromatów i mają fajną kwasowość, stąd mamy bardzo fajne, białe, rześkie, owocowe wina. Ale to też jest takie miejsce, gdzie można odpocząć, wyciszyć się nabrać powietrza trochę. Absolutnie tak. No właśnie przyroda wokoło. My jak pójdziemy za chwilkę na altankę, zobaczymy, że jesteśmy tak jakby w koronach drzew. Więc to jest rewelacyjny odpoczynek, świeże powietrze, mnóstwo zieleni. Można sobie przyjść na taki chill-out do winnicy, wziąć koszyk piknikowy, coś do zjedzenia, lampkę wina i po prostu posiedzieć w ciszy i w spokoju, chłonąć widoki, przepiękne zachody słońca, bo stok jest o nachyleniu południowo-zachodnim, w związku z tym idealny, zawsze w słońcu. Czyż można sobie wymarzyć lepsze zakończenie tego pełnego emocji dnia na tych naszych wzgórzach tutaj kazimierskich? Musimy tu Was zaprosić. 4 kilometry od rynku w Kazimierzu. Zapraszamy. Winnica Kazimierskie Wzgórze.